Prosto z komentatorskiego stanowiska witają Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj gra Atalanta przeciwko Interowi. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Skład, a także podział ról wyraźnie ofensywny. Tylko trzech obrońców, a reszta zespołu z przodu. Czterech zawodników w drugiej linii przesuniętych wyżej na połowę przeciwnika i trzech napastników to poważna siła, mająca też wstrzymywać akcje rywali, zanim na dobre się rozwinie. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Aut, piłka dla Interu Mediolan. Perisic. Icardi. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Perisic. Pecino. N'Golo. Vrsaljko. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Blisko już do bramki. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Inter. N'Golo. Icardi. No strzela! Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Sporo miejsca na skrzydle. Gomez. João Mario. N'Golo. Pecino. Icardi. Gomez! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Icardi, Perisic. João Mario. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Duván Zapata. Jest szansa na kontratak. No, udało się przejąć. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. No i kolejne jego dobre podanie. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Szkoda! Była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Zapata. N'Golo. Ruszyli teraz groźnie do kontry.
Icardi. Pecino. Vrsaliko. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Duvan Zapata. Gwizdek spalony. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Duvan Zapata. Szkoda, że nie opanował tej piłki. João Mario. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No, już blisko pole karne. Perisic. Icardi. Dobre, dalekie wybicie. Piłkarze Interu wykonywać będą rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Wybija tę piłkę głową na aut. Pecino. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. I za moment z narożnika rozpocznie Inter Mediolan. Wrzutka w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. I główkuje teraz poza linię boczną. N'Golo. Perisic. Dobra okazja. No tak. Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. João Mario. Icardi. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ilicic. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Martin de Roon. Jeden do zera, koniec pierwszej części. Po pierwszej połowie meczu Inter prowadzi. Zobaczymy, co rywale pokażą w drugiej odsłonie. Martin de Roon. Duvan Zapata. Ładna dwójkowa wymiana piłek. No, będzie gol? Aj, bardzo niecelnie teraz. Vrsaliko. N'Golo. Pecino. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mają teraz dogodną sytuację od rzutu z autu pod polem karnym rywala. De Frey. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Sime Vrsaliko. N'Golo. Szykuje się do dośrodkowania. Centra w pole karne, przepychanki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ilicic. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Powrót po piłkę głęboko do linii środkowej. Martin de Roon.
Nie ma powodów do zadowolenia. Daleki powrót po piłkę w sytuacji, gdy trzeba strzelać gole. 15 minut drugiej połowy już za nami. Robi się niebezpiecznie. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. I piłka wybita do przodu. Iwan Perisic! Ale uderzenie, naprawdę niewiele mu zabrakło. No, potrafi huknąć z dystansu. Już nie raz o tym przekonywał. Ilicic, Duvan Zapata, Martin de Roon. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii. Będzie sam na sam z bramkarzem. Nie ma gola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Icardi. No i udało się odzyskać piłkę. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Andrea Masiello. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Blisko pole karne. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Inter atakuje skrzydłem. Mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. Zespół traci piłkę. Martin de Roon. Ilicic. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Ładna dwójkowa wymiana piłek. No, może teraz centrować. Gomez! Perisic. Icardi. Szime Wrsaliko. Obrońca wyjaśnia sytuację pod... dośrodkowaniu. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Kandreva. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Gomez. Duvan Zapata. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Znakomicie, będzie szansa. Kandreva. Inter za moment będzie wykonywał rzut rożny. Do grania piłki. Icardi. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Trafił w słupek, miał sporo szczęścia. Piłka odbiła się i wpadła do bramki. Mamy gola. Całe szczęście, bo to była bardzo ładna bramka. Przecież piłka mogła wyjść w pole i mówilibyśmy o straconej szansie. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Martin de Roon. No, jest w niezłej formie. Zdecydowanie się dziś wyróżnia i pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Do końca meczu 9 minut. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Gomez. Duvan Zapata. Ależ uderzenie! Aj, jednak nie ma. Groźny strzał, dobra decyzja, ale nic z tego. Faktycznie, mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło. Wyrównanie było w zasięgu ręki. Ilicic. Strzela! N'Golo.
Martin Deron. Gospodarze wciąż przegrywają jednym golem. Kibice próbują zachęcić ich do walki o wyrównującą bramkę. Piłka wybita z pola karnego. Icardi. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Trzeba teraz wrócić daleko po piłkę. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę? Dobre, dalekie wybicie. Martinez. Icardi. Końcowy gwizdek.